Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie lub dobry wieczór, bo w zasadzie wy to pewnie będziecie oglądali wieczorem i to bardzo, bardzo późno wieczorem, dlatego postaram się jak najszybciej to zmontować, żebyście dzisiaj mieli to jeszcze na YouTubie. Ja to nagrywam 25 grudnia, mamy dzisiaj pierwszy dzień świąt, jestem bardzo pięknie ogolony i was chciałbym bardzo zaprosić na pewną grę w klimatach mocno świątecznych. Grę, którą nigdy nie przeszedłem i nie zależy mi jakoś, żeby przejść tę grę, w szczególności, że jest ona dosyć pogmatwana i z tego, co nawet wiem, jest jakiś glitch, który nie umożliwia przejścia tej gry. Dlatego zapraszam do oglądania tej otóż wspaniałej produkcji. Jedziemy z koksem, proszę państwa. Wesołych świąt! Ho, 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 ho! Wszystkiego najlepszego! Świąteczne prezenty, słodycze i miły nastrój. Nie, nic z tego. Nikt nic nie dostanie, bo zatrzymam czas i święta nie nadejdą. O nie! O! Nie będzie żadnej gwiazdki. Zamienię świętego Mikołaja i wszystkie krasnale w bloki lodu. Siedź tu sobie spokojnie, bezpiecznie i bardzo świątecznie. Z mego ukrycia twoimi oczami będę wodzić wzrokiem za krasnala. W mojej mocy teraz każdy krasnal, każda żywa dusza. Nikt im nie pomoże, nawet najbardziej nieznośny troll. Szczęście i radość, żegnajcie na zawsze. Ogłaszam, że od dziś święta są zimne i martwe niczym śnieg. Tak, moi drodzy, jestem z wami z powrotem i jak widzicie, gramy sobie w Hugo Gwiazdkową Przygodę w tym otóż momencie. Tak jest, jesteśmy w tej otóż produkcji, której nigdy nie udało mi się przejść i z tego co wiem, jest bardzo ciężko, żeby ją przejść. Tak więc, no cóż, pogramy sobie troszeczkę w tę gierkę, ja wam poopowiadam wspomnienia z dzieciństwa, jeżeli chodzi o natknięcie się na tę produkcję. I troszeczkę, co prawda, nie jestem w świątecznym wystroju, no bo tu mam taką czarną czapkę, jak widzicie. To nie są moje włosy, tylko czapka. Nie mam niestety czapki mikołajkowej. Szukałem ją wszędzie, gdzie się dało, żeby był jakiś klimat, no ale trudno, trzeba będzie to przeżyć. No więc zobaczmy, co tutaj ciekawego się będzie odwalało. Co tutaj mamy za liczbę 23? Gra z poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się, bo nie zdążymy przed świętami. Dokładnie. Troszeczkę dziwny jest ten aktor głosowy Hugo, tak w mojej opinii, jeżeli mam być szczery. I tutaj mamy jakby te różne cyferki, które oznaczają dni. I te dni to są jakby minigierki. Czyli na przykład mamy tutaj pierwszy dzień, więc wchodzimy tutaj. Musisz roztopić 10 skrzatów i pomóc im zejść z taśmy przenośnika. Za pomocą myszy włączaj podgrzewacz, aby roztopić skrzaty i klikaj na nich, gdy mają podskoczyć lub się wspinać. Uważaj, podajnik może przyspieszyć. Dokładnie tak. Jest to minigierka, z którą miałem niegdyś problemy, aczkolwiek no teraz wydaje mi się, że nie powinno być żadnych problemów. Powinno nam w miarę szybko, fajnie w miarę pójść. I musimy na nich wcisnąć, na tych skrzatów, żeby one sobie skakały, no nie? Dokładnie tak. Musimy ich 10 przetransportować, tak więc powinno być git. Elegancko. Udało się. Jeden poleciał do góry. O Jezu, tamtego zapomniałem. Oj, oj, oj. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Trzeba
się postarać, aby święta były naprawdę wesołe. To pierwsza minigierka, ja już mam problemy. Nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest, kurczę, pieczone dobrze. Elegancko, to już nam poszło bardzo dobrze. Teraz na razie będziemy obserwowali tego skrzata, który jest u góry, bo on jest najbliżej. Chcesz zepsuć święta? Dalej, spróbuj jeszcze raz. No spróbujemy jeszcze raz, bo daliśmy dupy po całości. Tak więc poczekajcie chwilę, ja się skupię i postaram się to zrobić w miarę dobrze. Za pomocą myszy. Ogólnie, jakbyście się pytali, jak ja nagrywam tę grę, to nagrywam to Windowsowym nagrywaniem, ponieważ na Windowsie 10 jest taka możliwość. Spowodowane jest to tym, że nie mogłem przechwycić tę grę w trybie okienkowym, ani frapsem nie mogłem tej gry nagrać. Tak więc pozostało mi już coś takiego, więc mam nadzieję, że wam nie będzie to przeszkadzać w jakimkolwiek stopniu. Tak przynajmniej mi się wydaje, no mam nadzieję, że jakoś przeżyjecie to, bo ja muszę niestety z tym jakoś radzić. Dobra, teraz ty, krasnoludzie. Elegancko, dobra, przeżył, następny przeżył. Musimy jeszcze tak 7 zrobić, tak więc to powinno być już w miarę proste. No mówię, za dzieciaka tego kompletnie nie ogarniałem i przyznam szczerze, że to była minigierka, która troszeczkę napsuła mi krwi za dzieciaka. Ale no teraz, jak widzicie, poza początkowym failem nie powinno być aż tak źle. Tak więc pozwólcie, że ja to wyedytuję i zobaczymy się, jak przejdę to, bo no nie chcę was tym jakby za bardzo zanudzać, no nie? Bo tutaj nic szczególnego nie robimy. A muzyka, która leci, jest fantastyczna, zresztą dobra, na chwilę się wyciszę i wy se posłuchajcie chociaż chwilę. Oh yeah! Dobra, teraz możemy już się skupić na innych rzeczach. Dobra, ostatni tutaj już się będzie powoli zbliżał. Tu właśnie mam na myśli tego, co teraz na niego myszką się lampie. Tak więc to będzie ostatni krasnal i będziemy mieli zrobiony pierwszą minigierkę będziemy mieli zrobioną. I będzie elegancko wciul. Juhu! Wykonane! Świetna robota! Ale możesz grać dalej, jeśli chcesz! O nie, 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 nie! Absolutnie, Hugo! Absolutnie nie chcę grać dalej! Nie chcę grać dalej! Absolutnie! O nie, nie, nie! Ja już... Oni wystarczająco dobrze przeżyli, więc... Niech oni tam spadają na drzewo już! Dalej, spróbuj jeszcze raz! Nie, nie będę, nie będziesz mi kurwa mówił, co ja mam robić, ty! To, że są święta, to jest jedno, ale ja nie mam zamiaru się ciebie słuchać, gościu! Ty, wyjaśnijmy sobie to raz a porządnie! Bez kitu, co za kurde nadgorliwy troll zasrany. Chcesz zepsuć święta? Dalej, spróbuj jeszcze raz. Nie, 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 nie mam zamiaru próbować. Dziękuję za uwagę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tę minigierkę. Dobra, słuchajcie, gdzie my teraz tutaj mamy tak? Chciałbym numer 2 znaleźć, ale 2 tu chyba nie ma. Więc musielibyśmy wrócić sobie chyba. Albo iść tędy. Dobra, jesteśmy teraz w innej części świata. Dobra, tu mamy numer 2, ale kurczę pieczone, zobaczcie jakie to jest piękne, mamy tutaj pełno śniegu. Ta muzyka w tle, która nam tutaj sobie przygrywa, no. Coś po prostu pięknego, no dzieciństwo pełną gębą. Napiszcie zresztą w komentarzach, czy też graliście w Hugo Gwiazdkową Przygodę. Musisz pomóc mi uwolnić 10 zamrożonych skrzatów. Przesuwaj wózek w górę i w dół za pomocą myszy. Kliknięcie przyciskiem myszy spowoduje wybicie kuli. Aby kula nie wypadła poza lewą krawędź ekranu, musisz zablokować ją wózkiem. Z beczki może wypaść czasem dodatkowa kula. Ogólnie, jeżeli macie wrażenie, że ta gra troszeczkę przycina... Jeżeli macie wrażenie, że gra troszeczkę przycina, no to macie dobre wrażenie, ale to nie dlatego, że nagrywam to z tego Windowsowego, z tej Windowsowej nagrywarki, a bardziej dlatego, że gra sama w sobie ma troszeczkę problemy z frameratem w niektórych momentach. No ale, cóż... Takie są uroki starych gier, moi drodzy. Takie są uroki starych gier. Powiem tak,
mimo że ja lubię patrzeć na klatki na sekundę, wiadomo, na frame rate, to tutaj mi to jakoś za bardzo nie przeszkadza, bo to nie są jakieś, kurde, wiecie, bardzo wymagające gierki. To jest po prostu, kurde, Hugo. To jest gwiazdkowa przygoda, mamy się tu bawić, święta fajnie spędzać, kolędy śpiewać, cokolwiek. Wiecie, święta noc. Wiecie, o co chodzi, kurczę. Ale przyznam, że z tą minigierką akurat jakichś wielkich problemów nie miałem. No może kiedyś nie ogarniałem za bardzo jak co z czym się je, że tak powiem. Bo zawsze po prostu w randomowych miejscach tą kulą rzucałem, a tutaj w tym momencie no zapominałem zawsze, że trzeba w te trole, w sensie w te trole, Jezus Maria, jakie trole, w tych krasnalów uderzać. Tak więc no, wiecie, o co chodzi. Ogólnie to jest, mówię, jednoodcinkowiec. To jest jednoodcinkowiec, tak więc nie spodziewajcie się z tego jakiejś serii, bo ja to bardziej chcę wam pokazać jako ciekawostkę. Rok temu już zresztą pokazywałem tę grę wam na live'ie i wtedy mogłem przechwycić tę gierkę, jeżeli chodzi o okienko. A teraz niestety miałem z tym problemy, nie wiem jak ja to wtedy zrobiłem, ale jakoś to zrobiłem, że wtedy mi to działało, a teraz mi nie chce działać, więc rip, że tak powiem, moi drodzy. Chyba już wszystkie trole. A nie, 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 nie wszystkie. Znaczy, jakie trole, Boże, krasnale. Jeśli się trochę nie pośpieszysz, święta nigdy nie nadejdą. Jak nie nadejdą? Nadejdą. Sałatkę już mam przygotowaną w domu i nawet się najadłem. A wy właśnie, jedliście karpika? Albo jakąkolwiek rybę, cokolwiek? Bo ja, kurde, to ja powiem wam, że jadłem kotlety rybne mielone, kurde, eleganckie. Naprawdę. Mega szanuję, sałatka niemiecka była jedzona. Jarzynowa była, kurde no, moi drodzy, wszystko było, wszystko i nic. A wy jakie ogólnie, mówię, macie wspomnienia z tą produkcją? Napiszcie w sekcji komentarzy, bo jestem bardzo ciekaw waszych wspomnień z tą gierką. Na pewno jakiś tam ktoś z was miał, bo nie wierzę w to, że nikt w Polsce nie kojarzy tej gierki, skoro ona była bardzo popularna, zresztą sam Hugo w tamtych czasach był mega popularny. Ale do tamtego coś, kurde, nie chce dolecieć, kula. Przygotowania do świąt przerwane, gra skończona. Niestety, nie daliśmy rady. A więc jeszcze musisz raz. Musisz pomóc w te świąteczne zakupy. Dobra, Hugo, kurde, twoje zdanie jest najmniej ważne teraz, tak szczerze powiedziawszy. Daj se siana, gościu. Warto byłoby tamtego krasnala jakoś rozbić, tylko kurde, to jest ciężkie mega. To jest ciężkie mega z tego względu, że tam kula coś trafić nie chce. Z tego co ja widzę. Oj, nie jest dobrze, moi drodzy, nie jest dobrze. Nie podoba mi się to. Sytuacja stała się beznadziejna. Oto dodatkowa kula. No, bardzo beznadziejna się stała, bym powiedział wręcz. Masakryczna, bym powiedział. Mam nadzieję, że znowu sytuacja nie będzie beznadziejna, no bo wtedy to już trochę totalna lipa będzie. Sytuacja stała się beznadziejna. Oto dodatkowa kula. Jak żeby inaczej. Świetna robota, ale możesz grać dalej, jeśli chcesz. Nie, nie zależy mi za bardzo na tym. Trzeba się postarać, aby święta były naprawdę. Dziękuję, dziękuję, fajnie, udało się, przeszliśmy co trzeba było. Mi nie zależy, żeby dalej grać, tak więc dobra, gdzie my możemy jeszcze iść? Gdzieś można było iść do góry chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj nie możemy iść, więc powinniśmy się teraz cofnąć. Tu jest 18 potrzebne, ja pierdziule. Dobra, jesteśmy teraz tutaj przy tej oborze takiej. Tutaj mamy trójkę, dwójkę, dwudziestkę, trójkę. Tu nic nie mamy więcej, piętnastka. Więc musimy chyba na sam początek się wrócić. Z tego co widzę. Gdzie jest trójeczka? Trójeczka? Halo, halo, witam serdecznie. Gdzie jest numer trzy? Numer trzy? Tu chyba będzie gdzieś trójka, co nie? Dobrze pamiętam? Nie, źle pamiętam. Gra z poprzedniego dnia nie została zakończona. Musisz ją zakończyć, aby zacząć następną. Pośpiesz się. Tu jest trójeczka. Przed świętami. Dokładnie, nie zdążymy. Uwolnić 20 skrzatów uwięzionych w blokach lodu. Skrzaty jadą na taśmie przenośnika i trzeba rzucać w nie kamieniami, aby rozbić lód.
Kamień rzucasz klikając przyciskiem myszy. Uważaj na beczki, które mogą strącić taśmy uwolnione już z skrzaty. Strzelaj do beczek. Jeśli potrzebna ci mała przerwa, możesz zatrzymać przenośnik, rzucając w środek tarczy, gdy zapala się zielone światło. To była minigierka, powiem wam szczerze, która... Szczerze? Na początku sprawiała mi problem, ale to dlatego, że później ona się rozkręci i troszeczkę szybciej będą te beczki latały. I to będzie, o właśnie, bardzo frustrujące, bo to trzeba będzie w odpowiednim momencie rzucić dosłownie, żeby nie było przypału. Dlatego trzeba tu kontrolować bardzo te beczki. O, o, właśnie, coś takiego trzeba robić. Trzeba tutaj mocny refleks mieć. Dosłownie refleks chudego byka, tak zwany, bym raczej powiedział. Niepotrzebnie oni w ogóle... Po co wy wracacie? Kurde, tu musicie iść. Tutaj, nie widzicie? Ja pierdzielę, co za ułomy. Bez kitu, ci pomocnicy Mikołaja to są straszne, straszne kurde debile, nie? Trzeba się postarać, aby święta były naprawdę wesołe. No trzeba się postarać, tylko niech oni chociaż ze mną współpracują. Bo kiedyś to naprawdę z tym bardzo wielkie problemy były i to mi się nie podobało. Tak to bym miał 6 uratowanych, a tak mam 5. No dobra, trudno się mówi, no nie wszystko możemy mieć od razu zrobione, no nie? Patrzymy, czy czasem tutaj żadna beczka, czy czasem żaden zapytaj tego, Krzysztofa Gonciarza czasem tu nie będzie. Zapytaj beczkę, kurde. Dobra, tam był, kurde, Krzysztof Gonciarz, który się toczył. Na szczęście teraz sobie został strącony przeze mnie. Ja pierdzielę, ale mi się język ostatnimi czasy plączy, naprawdę. Ja chyba będę musiał przerwać któregoś razu nagrywanie i dosłownie skupić się na jakiejś kurde przerwie. Wszystkie skrzaty muszą teraz pomagać świętemu Mikołajowi. Okej, tylko niech chociaż ze mną one współpracują, nie żeby coś. Wtedy to będzie jak gitara, jak będą ze mną współpracować, bo tak oni nie chcą ze mną współpracować, no to... To tak niestety interesu to nie zrobimy ze świętym Mikołajem. Dobra, ile musimy ich chyba 10 uratować, a mamy ich 8? Tak, 8. Dobra, chyba będzie zrobione. A jednak nie? Kurde, jest 10 już ich. Powinno być wszyscy. Dobra, można chwilkę odpocząć, żadna beczka nie poleci. No teraz zatrzymałem taśmę. I tak mnie zastanawia, czy to już są wszyscy uratowani, czy nie wszyscy. To mnie bardzo zastanawia. Dawaj, biegnij jeden z drugim. Póki taśma jest wyłączona. Dawaj, 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 dawaj. Kurde, trochę mnie to przeraża, bo Hugo powinien powiedzieć ten komunikat, że hej, już udało nam się wszystkich uratować. On tego nie mówi, więc to mnie mega zaczyna denerwować i frustrować, nie powiem, że nie. To mi się przestaje podobać. Jakkolwiek bym to mógł inaczej rzec. Dobra, dawaj, 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 taśmę zatrzymaj. Trzeba się postarać, aby święta były na... Czy to właśnie teraz mamy robić ozdoby choinkowe? Dobra. Okej, okay, może nie teraz, teraz może nie trzeba robić ozdób choinkowych, ale kurczę pieczone, coś tutaj chociaż zaliczyłem, chociaż pewnie i tak czwóreczka się mi nie odblokuje, znając moje szczęście. To jest w ogóle jakiś dziwny bug z tą czwórką. Nie pamiętam, czy na livestreamie też tak miałem, ale kurde, wydaje mi się, że to jest idealna liczba uratowanych krasnali, ale mogę się mylić. No, wróciłem tutaj na początek. Gdzie jest tutaj czwóreczka? Nie ma tu czwóreczki?
To... Ciekawe, ile drzewek uda ci się ozdobić? Musisz łapać ozdoby, które skrzaty wyrzucają z balkonów. A, to też jest moja ulubiona minigierka. Przesuwaj mnie pomiędzy spadającymi ozdobami, a wszystkimi trzema poziomami drzewka. Aby obrócić drzew, grzebiecie się jak stado powolnych reniferów. Trzeba się śpieszyć. Uwielbiałem zawsze ten, ubierać choinkę. To jest coś pięknego w tej gierce. Dlaczego to trwa tak długo? Zdążyłbym już zrobić wszystkie świąteczne zakupy. A, zapomniałem, że to trzeba też szybko jakby łapać i obracać tym. No, dokładnie tak. Teraz powinno pójść git. Ale pamiętam, że mówię, to była moja, jest jedna z moich ulubionych minigierek, jeżeli chodzi o ten. Bo nie mogę powiedzieć, że to jest poziom ani nic, bo to są minigierki, to jest zestaw minigierek, nie? Ale ubieranie choinki to jest coś, co ja uwielbiam, nie? I to ogólnie i w grach. I w grach to jest coś też mega fajnego. No, dawaj, łapiemy. Dobra, jedną ubraliśmy, a potrzebujemy 6 ubrać. Dobra, i potem poszukamy najwyżej tej czwartej minigierki. A jak się, nie wiem, nie uda jej odblokować, to po prostu podejdziemy do pewnego pomieszczenia, gdzie Hugo nam opowie jakąś opowiastkę i na tym zakończymy ten odcinek, bo mówię, ja całej gierki nie będę przechodził, bo nawet to jest niemożliwe, bo jest pewna minigierka, która później blokuje ci przejście dalej. A ja jakby nie chcę za bardzo tracić czasu później, żeby nie wiadomo jak długo siedzieć i wąchać, że tak powiem, kwiatki od spodu lub śnieg od spodu, i to na, z pewnością nie biały, tylko żółty. Tak więc no, wiecie o co chodzi. Szybko, ubieraj. W ogóle, jak on szybko popyla po tej drabince. Hugo, od kiedy ty masz taką kondychę? Ty mnie zaskakujesz z roku na rok, powiem ci szczerze. Dobra. Teraz myślę, że możemy poczekać. Dokładnie tak. I teraz szybko, ozdoby i jedziemy z koksem. Dobra, to słuchajcie, to ja na razie będę się żegnał. Chwilowo zrobimy sobie cięcie. I widzimy się dosłownie, jak ubiorę te wszystkie 6 choinek, a przynajmniej się postaram. Grzebiecie się jak stado powolnych reniferów. Trzeba się śpieszyć. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści świętego Mikołaja lub zagrać w dekorowanie drzewka. No niestety nie udało mi się, więc... Może posłuchajmy opowieści świętego Mikołaja. Zobaczmy, co tu dziś mamy. Oto kolejna opowieść. Ponury Pawełek. Ponury Pawełek był całkowicie normalnym chłopcem. Całkiem zwykłym chłopcem. Chodził do szkoły. Nie przejmował się zadaniami domowymi i uwielbiał grać w gry komputerowe. Tak jak inni chłopcy zwykł mawiać: nie zawracajcie mi głowy zabawą z głupimi dziewczynami, albo kurczę pieczon. Jedna rzecz różniła go od pozostałych skrzatów. Jego kapturek był niebieski. Był niebieski od dnia, gdy ponury Pawełek przyszedł na świat i niewiele było nadziei, że któregoś dnia zmieni się w czerwony. Mama ponurego Pawełka lubiła powtarzać: czy nie uważacie, że już na koniuszku się czerwieni? Jednak nadzieje były coraz mniejsze, bo kapturek robił się po prostu coraz smutniej niebieski. Trzeba było się z tym pogodzić. Choć był to doprawdy dziwny fakt, ponieważ bracia i siostry ponurego Pawełka mieli najczerwieńsze kapturki, jak to tylko możliwe. Ponury Pawełek nie miałby nic przeciwko temu, aby nie nazywać go ponurym. Tak naprawdę nazywał się po prostu Pawełkiem. Mało kto chciał się bawić z chłopcem, którego imię brzmi Ponury Pawełek. Gdy spacerował po ulicach, niemal czuł, co myślą inne skrzaty.
Patrzcie, tam idzie skrzat w niebieskim kapturku. Taki smutny niebieski kapturek po prostu nie pasuje do skrzata. O, idzie ponury Pawełek w swoim śmiesznym kapturku. Czas mijał, a kapturek robił się coraz smutniej niebieski. W końcu ponury Pawełek wybrał się na most nad rzeką, pragnąc skoczyć i odpłynąć z prądem. Gdy jednak stanął na moście i spojrzał w wodę, ujrzał własne odbicie i zobaczył, co dzieje się z kapturkiem. Jego niebieski kapturek rozjaśniały gwiazdki i księżyce. Był to prawdziwy kapturek czarodzieja. Okazało się, że ponury Pawełek jest w rzeczywistości specjalnym skrzatem, który potrafi czytać w myślach i przepowiadać przyszłość. Potrafił na przykład przewidzieć, jaka będzie następnego dnia pogoda albo kto wygra piłkarskie mistrzostwa świata. A na spacerze wiedział teraz, że inne skrzaty myślą: ojej, idzie czarodziej Pawełek. Właśnie, mawiał Pawełek, gładząc z uśmiechem swój niebieski kapturek. Przejdź się po miasteczku i poszukaj następnej gry. Możesz też posłuchać opowieści świętego Mikołaja lub zagrać w dekorowanie drzewka. No tak więc, moi drodzy, tutaj mam przy okazji gościa, który nie chce chyba ze mną być na nagrywaniu. Ponury Pawełek, szas, ja nie sądziłem, że ty masz taką, kurde, przeszłość. Czemu ty mi się tym nie chwaliłeś? Co, koleżko? Co masz mi teraz do powiedzenia, ponury Pawełku? Ojejku. Nie, no to jest coś naprawdę niebywałego. Moi drodzy, polecam wam naprawdę ograć sobie tę gierkę Hugo i Gwiazdkową Przygodę. To jest naprawdę mega fajna gierka, z którą ja mam pozytywne wspomnienia. No może mówię poza tym, że ja jej nigdy nie przeszedłem, a bardziej z niej mówię, chciałem zrobić jednoodcinkowco niż serię, którą faktycznie będę grał na bieżąco. Postaram się może ogarnąć tę grę w trybie okienkowym, to może spróbujemy sobie znowu ją pograć na jakichś live'ach czy czymś. Nawet już poza okresem świątecznym. Ale no. To by było na tyle, moi drodzy. Z tej oto takiej mini serii, mini odcinka, który chciałem zrobić jako specjal z okazji pierwszego dnia świąt oraz Wigilii, która była wczoraj. Tak więc no mam nadzieję, że najedliście się rybką, sałatką i nie tylko, że te święta spędzicie sobie fajnie z rodzinką. Ja wam po raz ostatni już życzę wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, bo w sumie warto już na zaś to powiedzieć. Zdrowych i spokojnych świąt. Smacznego karpika, sałatki i innych tego typu produkcji. To by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach i nie tylko, a ja z psem idę, bo pies. I widzimy się na jakichś tam przyszłych live'ach i tak dalej, może na jakimś świątecznym. Dobra, to by było na tyle, ja już nie przedłużam. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o Hugo Gwiazdkowej Przygodzie. Czy przeszliście kiedyś tę grę? Jak tak, to jak przeszliście tę grę? I jakie macie z nią wspomnienia? To by było na tyle, dziękuję za oglądanie. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. Gorąco zachęcam do wbicia na socjale, linki są pozostawione w opisie, a my widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale z różnych serii, nie tylko. Trzymajcie się, cześć i wesołych świąt!